Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Szkło T-Max założone, jak się je montuje, macie info u góry. Ale dobra, sprawdźmy, z jakimi case'ami ono współgra. Czy wszystko będzie ok? Czy każdy case będzie pasował do tego szkła? Dobra, zaczynajmy. Jak wiecie, mam dosyć dużo case'ów, o wszystkich pewnie znajdziecie info w playliście odnośnie ochrony smart sprzętów, więc jeżeli jakiegoś nazwę nie zapamiętam, czy coś takiego, na pewno możecie sobie znaleźć, więc dobra, lecimy. Z jakimi case'ami pasuje, z jakimi nie? Pierwszy produkt, bardzo cienka rzecz od Puro, czyli taka bardziej otulinka, jak w przypadku takiego case'a. Zobaczmy, oczywiście problemów zero. Wycięcia, które mamy tutaj na rogach, dość duże, fajnie się zgrywają. Boki praktycznie dochodzą tam, gdzie być powinny. Góra jak najbardziej jest ok, więc tego typu otolinki, takie proste, cienkie case'y, jak najbardziej na tak. Czyli mamy pierwszy, z którym współpracuję. Na razie będę nam bok odkładał. Następnie od Nilkina, również taka wersja cienka, więc zobaczmy, jak w przypadku niej będzie temat wyglądał. Oczywiście pokazuję Wam najbardziej newralgiczne miejsca. Jak widzicie, również temat na tak. Wszystko fajnie się zgrywa. Mamy tutaj dosyć dużą szczelinę pomiędzy szkłem a case'em, ale jak najbardziej tego typu rzecz będzie pasować. Idziemy dalej. Następny Nilkin Frosted Shield. Jak w przypadku tego rozwiązania, nie ma wyjścia, musi też pasować. Troszeczkę rogi są wtedy bardziej odsłonięte, ale temat jak najbardziej jest na tak. Idziemy do kolejnych case'ów, bo trochę ich jest, więc zdejmujemy. Czyli na razie cienkie wszystkie działają. Przejdźmy do czegoś portfelowego. Nilkin Queen, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Też portfelówki klapkowe, tak zwane. Dobra, żeby mi tylko ostrość aparat złapał, bo coś wariuje. Jakich w temacie? Też nie ma problemu. Nie ma szans, żeby nie pasowało to szkło, więc jak najbardziej jesteśmy na tak. Idziemy do kolejnego tematu. Wyjmujemy screena. Tylko tutaj troszeczkę trzeba użyć siły, bo on dosyć mocno wciska się. No i właśnie, dobra. Teraz od Biłuda. Taki fajny case drewniany, też o nim trochę było u mnie. Jak w przypadku Biłuda. Już troszeczkę mniej są narażone boki na ewentualne rysy, gdyż bardziej szkło chodzi do samego case'a. Rogi jak najbardziej spoko i ok. Góra też, więc jest również kompatybilne. Następnie, teraz przejdźmy do trochę bardziej mocnych rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, Nilkin Defense model, jak w jego przypadku, jeżeli chcecie bardziej zabezpieczyć ekran, już troszeczkę ten case nachodzi bardziej na rogi, ale jak najbardziej nie ma problemów. Jest ok. Telefon wygląda jak wygląda wtedy w nim, ale w pancerniaku działa. Następnie, jak już jesteśmy w temacie pancerniaków, od X-Dory produkt. Model Defense też się nazywa. Albo gdzieś mylę nazwę, ale to mi wybaczcie. Jak w przypadku tego typu tematu. O, tutaj również fajnie. Jak widzicie, boczki w miarę dochodzą do końca szkła. Rogi mamy wolne w razie czego, gdyby jeszcze case był większy. Tu wszystko ładnie dochodzi. Działa. Idziemy do kolejnego tematu. Następnie mamy Wrinkle Slim, którego ostatnio dosyć często używałem. Tutaj nie widzę na pewno problemów, na bank będzie współgrać, no bo inaczej być nie może. Szkło jest naprawdę case friendly. Dobra, przedostatni temat. Jeszcze jeden case od... To był Nilkin również, nazwy nie pamiętam, sorry, już tego dużo jest. Coś, co udaje nam karbonik. Zobaczmy, jak w jego przypadku. W jego przypadku również jesteśmy na tak. Wszystko ładnie, pięknie wygląda, tak jak być powinno. No i największa moja ciekawość, jak dobrze wiecie, bardzo... Dobra, tylko to wyjmijmy. O, pokazuje się mój YouTube. Zawsze lubiłem Wrinkle Onyx za to, że są ładne, fajne, dobre w dotyku według mnie, no ale nachodzą ostro na rogi ekranu. I słuchajcie, czy Wrinkle Onyx będzie współgrało ze szkłem T-Max dla Note 8? Tadam, w końcu znaleźłem rozwiązanie. Mamy szkło, które jest kompatybilne z tym case'em, czyli Wrinkle Onyx, to co zawsze lubiałem, ale niestety do tej pory nie mogłem go używać, no bo niestety nie miałem produktu na ochronę ekranu, który był w stanie by współgrać z tym case'em, więc jak widzicie,
kwestia oczywiście dobrego założenia, zgodnie z ramką montażową. Nigdzie szkło nie będzie podnoszone, bo nie ma szans. Idealne zgranie po bokach, więc powiem Wam, jeżeli chodzi o kompatybilność, to rozwiązanie jest o wiele lepsze niż Dome Glass. Macie możliwość praktycznie z połączenia go z dowolnym case'em, nawet z takim, który zachodzi ostro na rogi. Więc no, pewnie do wielu innych pokroju właśnie Wrinkle Onyx na pewno będą pasować, więc ja w końcu wracam do mojego ulubionego case'a. Tak, to jest trochę pancerny, ale to o to chodzi. I cóż, no, wrażenie, no na pewno lepsze rozwiązanie niż w przypadku Dome Glass przez właśnie te szersze wycięcia na rogach. To już mi się podoba, ja jestem na tak. Teraz biorę się za dłuższe testowanie tego tematu. No i zobaczymy. Myślę, że produkt będzie się sprawdzał naprawdę z wieloma case'ami i nie powinien być problematyczny pod tym względem. Tyle z mojej strony odnośnie kompatybilności odnośnie kompatybilności case'ów dla tego właśnie szkła TK Max Liquid Full Glue 3D Tempered Glass, tak to się nazywa pięknie, czyli tańsza wersja, bardzo podobna, wręcz identyczna jak White Stamp Dome Glass. Gdzie dorwać, to macie linki w opisie. Jest tańsze, 140 zł niż dom, który płacimy ponad 200 zł, więc myślę, że może być warto, ale o tym się już tak w 100% wypowiem za jakiś czas, jak go trochę poużywam. Więc cóż, tyle. Na dole linki do społeczności, profil na platformie Patronite. Film się podobał, zapraszam do subskrypcji, polubienia tego filmu. Macie pytania, piszcie komentarze. Ode mnie myślę, że tyle. Trzymajcie się ciepło. Hej!